Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj wracamy do wątku fabularnego, będziemy wykonywać zadanie Wino Rzecz Święta, które rozpoczęliśmy dwa odcinki temu. No, teraz pora wyruszyć już w stronę winnicy Castel Ravello bodajże. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś szumy i tak dalej, to mam dzisiaj otwarte okno, bo jest naprawdę bardzo ładna pogoda i w sumie to przepraszam, jeżeli będziecie słyszeć jakieś samochody w tle czy coś w tym stylu. No, mam nadzieję, że w postprodukcji uda mi się to jakoś ogarnąć. Tym razem już pora zagadać do Damiena i do Anny. Czekamy tylko na ciebie. Możemy wreszcie ruszać do Castel Ravello? Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. Zobaczymy, co nas czeka. Jak zwykle, no. Był środek dnia, musimy się spieszyć, a prawda jest taka, że i tak zawsze, ale i to zawsze wyruszamy w nocy. Tak już bywa. Czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał, tak. Ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. No, to niedobrze oczywiście. Przyspieszymy trochę. Oczywiście dzisiaj jest przez to, że taki słoneczny dzień, to ja w sumie nic nie widzę, jeżeli mam być szczera. No ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Wampiry zaatakowały powóz! Trzeba pomóc tym ludziom! Niech wasza miłość zostanie z tyłu! Zajmiemy się nim! O, serio, pantery? Nienawidzę panter, powiem szczerze. Najlepiej by było wykorzystać sobie Igni. Widzę, że te pantery chyba zgłupiały kompletnie. Zaczęły latać gdzie popadnie. Ała, no Holender. Dobra, pani pantero, bo nie mam czasu za bardzo na was. Dobra, ta jedna chyba zaraz powinna paść. I ta też. Było ciężko. Ruszajmy dalej. No nie powiem. Przez to, że nic nie widzę, to chciałam wsiąść na dwa różne konie, które nie są w ogóle moje. Dobra, płotka, już się uspokój. Już jest super. Teraz musimy gonić. Tylko, że Anna już pojechała. Opowiedz mi więcej o tej winnicy. Castel Ravello. No już nią nie pogadamy. Bo już dojeżdżamy pod winnicę. Jest najlepsza w całym Tuson. Zarządza nią stary mistrz winiarski Fabrizio. To człowiek godny zaufania? Zajmuje swoje stanowisko od lat. No właśnie, nie pogadamy już. Wolni, płotko. Niestety. Kapitan de la Tour! Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Jak tam sprawy na dworze? Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało. Miło, że pytasz, mistrzu Fabrizio. Nic mi nie jest. Wasza miłość? Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne.
Jak widzisz, nie przyjechaliśmy z oficjalną wizytą. Oczywiście. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravello? Przyjechaliśmy do ciebie. Mamy kilka pytań. W tych stronach wypada się przedstawić, zanim zacznie się zadawać pytania. To Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przyjechał do Toussaint na moje osobiste zaproszenie. To znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. Oczywiście, wasza miłość. Słyszysz, Wiedźminie? Fabrizio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcemy z tobą porozmawiać o winie San Greal. Służę. Jak mogę pomóc? Podejrzewamy, że wino mogło zostać skradzione. Nie mieliście ostatnio żadnego włamania? Włamania? Nic mi o tym nie wiadomo. A kilka dni temu przeprowadziłem kontrolę stanu i wszystko zgadza się z ewidencją. Beczki leżą bezpieczne w piwniczce. Ręczę za to. Kto zawozi beczki z winem do pałacu? Mamy tutaj własny garnizon. Ci żołnierze służą nam od lat i odpowiadają za to wino głową. Widzę, że zadając pytania, daleko nie zajdziemy. Tylko marnujemy czas. Ale wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do San Greal. A to oznacza, że możliwości są dwie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. Ale... Milcz i słuchaj. Osobiście dokonam kontroli, a ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowane jest San Greal? W głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem. Już pokażę. Trafię. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. Oczywiście, wasza miłość. Oto on. Chodźmy, Wiedźminie. No dobrze, to mam nadzieję, że tutaj Damian zostanie. Na to wychodzi, żeby nam Fabrizio nie uciekł. To Fabrizio szantażuje wampira. Bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi. Okej, tu jest główna piwniczka w takim razie. Myślałam, że będziemy musieli iść dalej. Trzeba przyznać w ogóle, że Anna Henrietta ma bardzo ładny kubraczek. Osobiście mi się strasznie podoba. Fajnie to wygląda. To od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg z nad osadu. Jest rozlew do beczek. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. No dobra, to się przejrzymy. Temu wszystkiemu. Tu jest jakaś tabliczka. Ervelus. Ervelus. Lubię. Jest mocno wytrawne. To świetne wino, masz dobry gust. Est est. Est est. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie. Fiorano. Fiorano. Jaskier za nim przepada. Tak. On i jego wyszukany gust.
Pomino. Tu składują pomino. Okej, zero komentarza na temat pomino. Mam rozumieć, że to jakieś dziadowskie wino, czy co? Nie wiem, ale chodźmy na górę. San Graal, tylko że nie ten rocznik. San Graal, rocznik 1270. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. Anno, jakbyś się mogła przesunąć. Dziękuję serdecznie. Dobra. Czemu ja nie umiem chodzić, Geralt? Tutaj? Mamy to, czego szukaliśmy. Jest. Rocznik 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z wieczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je odsłuchać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. Dobra, to pukamy. Pełna. No. Ta jest pełna. Ta jest pełna. Pełna. Ta jest pełna. No, ostatnia. Pełna. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak, ale pytanie, czy w środku jest San Graal. Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej, a potem będziemy kosztować. Możemy zaczynać. Dobra, a ja to mam już przy sobie? Mam. Gotowe. Przesuń się. No, kosztuj, kobieto. My oczywiście byśmy nie wiedzieli, czy to wino, czy nie. Ona je pija, więc wie. I jak? Wszędzie poznam ten smak. To jest dobre. Dobra, teraz kolejna beczka. Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazła się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten temat. Chyba będzie miał kłopoty. Ajajaj. Mistrzu Fabrizio. Bardzo się na tobie zawiodłam. Ależ, wasza miłość, ja... Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. Przyznaję się, sprzedałem beczkę San Graal. Błagam o wybaczenie. Dlaczego to zrobiłeś? Skusili. Płacili naprawdę dużo i dałem się namówić. Mało ode mnie dostałeś? Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje. Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w Barzanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Zaproponował, żebyśmy wspólnie ubili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę San Graal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił z zagranicznym akcentem. Twierdził, że pochodzi z Cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica. Naprawdę myślałeś, że nikt się nie dowie? Byłem głupi. Bardzo głupi. Błagam, niech wasza miłość mi wybaczy.
odpowiedz, jak przekazałeś to wino. Spotkaliśmy się pod osłoną nocy, w ruinach warowni Astr. Przyszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i rozjechaliśmy się. Każdy w swoją stronę. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy, kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę. I właściwie byłem już gotowy do kolejnej dostawy. Tyle wystarczy. Wiem już wszystko, co potrzeba. Wasza miłość. Błagam o wybaczenie. Zejdź mi z oczu. Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą Fabrycję do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. To co teraz, Wiedźminie? Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei wino. Ten cintryjski szlachcic może być naszym szantażystą. Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy tak. Daj znać, jak będziesz gotowy. No to co? Wydaje mi się, że od razu ruszamy. Nie ma na co czekać. Zaczynajmy. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz i dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak. No dobrze, więc ruszamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dzisiaj fabularny postęp dosyć spory, myślę. W ogóle ostatnio akcja się, tak wiecie, bardzo skumulowała. Zawsze takie zbliżenia na most kojarzą mi się z odcinaniem drogi. Spokojnie. Teraz czekamy. To nie on. Ale fajna muzyka się włączyła. Widzę, że są wybuchowe beczki. Dobra, widzę, że gra mi nawet proponuje ich używanie. Ale ja wolę mój młynek. Dobra. Całkiem sporo was tutaj jest, ale muszę przyznać, że walka idzie całkiem fajnie. Wow, 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 dobra, bo ja dostałam od kogoś przez głowę. Był jakiś gościu z toporem, chyba od niego. Dobra, aż mi się miecz zniszczył od tego wszystkiego, także naprawmy go przede wszystkim. Ej, ale nie, naprawdę bardzo fajny soundtrack się włączył. Mam wrażenie, że go jeszcze nie słyszałam. Dobra, do widzenia. Jeszcze chyba jeden został. To wszyscy? Chyba tak. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak? Taki był plan, ale... Świetny strzał.
Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Wiedźminie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. Zaraza, to ona tu jest? Chyba nie myślałeś, że puszczę was tutaj samych. Zwłaszcza, że liczyć się może każda godzina. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań. Kapitanie, czyni honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Jego wola. Jak nie chce, niech nie mówi. Pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestię z Beauclair. Że co? Dobra, będziemy tutaj szli oczywiście w zaparte. Oczywiście, że się przyda. W takim razie jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur. Taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwiesimy tego tu na drzewie. Sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwory. Pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o to już zatroszczę się sam. Co? Co? Nie, kurwa, nie! Nie pozwólcie! Nie drzyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie, nie pozwólcie. Powiem! Gdzie mieliście zawieść te beczki? Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę nie wiem. To Hornic dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Ostatnio wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę, uwierzcie. Kto cię wynajął? On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już, gadaj. Mówią na niego Fintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla Cintryjczyka. Więcej nie wiem, przysięgam. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego Cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. Ruszajmy do miasta. No, akcja się dalej toczy. Co dalej? Spóźnia się. Spokojnie. Przyjdzie. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? To efekt uboczny mutacji. Wiedźmini rzadko się denerwują. A jeżeli coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać.
Może i potrafi, ale ten Cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino sprzed nosa moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. No, Cintryjczyk też może być dalej pośrednikiem. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie, to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz? Ktoś idzie. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cintryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwardzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę, Wiedźminie, też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. Jestem przyzwyczajony. Nie pierwszy raz ktoś na mnie poluje. No tak. Wyobrażam sobie. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod barzanciarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cyntryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis, jakich wiele. Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy, ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belante. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Co to za Mandragora? To klub, który zrzesza miejscowych artystów. Malarzy, rzeźbiarzy, ale też trubadurów i tancerki. Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają przyjęcia, na które zapraszają tylko bogatych mecenasów. Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie, czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Racja. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Pójdę z Wiedźminem. Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu. W rezydencji na terenie Górnego Miasta. To bardzo elitarna okolica. Geralt, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w Górnym Mieście w zaułku Szalbierzy. O Boże, ale fajny akcencik, widzieliście to? Podobało mi się takie nagle zgaszenie świeczki. W sumie spoko rzecz.
Wiecie co, wydaje mi się, że kończąc odcinek możemy się przejść w te okolice, gdzie trzeba. Mamy się też przebrać, więc podejrzewam, że pokazuje mi jakiś sklep, gdzie mogę kupić sobie jakieś ubrania czy coś takiego. No, ewidentnie, także możemy zacząć to zadanie częścią opcjonalną. Co tu się dzieje? Nie mam czasu trochę na to. Ale dziwnie. Jeszcze się będę chciała przemedytować później. W sumie. Bo nie mam za bardzo eliksirków. Dobra. No to wiadomo, ogarniemy się. Ogarniemy naszego Geralta i będziemy mogli lecieć. Jest to nowe zadanie główne, więc będzie ono na kolejny odcinek. I tak z ciekawości, na którą jest poziom 96. No to akurat myślę, że dobrze, bo chyba nie mamy nic na razie do wykonania na niższe poziomy. Także zostawimy sobie to chwilowo do zrobienia jeszcze, a później pod tym zadaniu już będziemy chyba wracać do fabuły, Boże, do zadań pobocznych. No i zobaczymy. Dobra, to jest jakiś sklep, wygląda na to. Pierre. Sakreble, co za styl. No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra, dobra. Tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. Mogę z nim w gwinta grać? Żarty na bok. Pokaż, co masz w tej swojej szafie. Ależ proszę uprzejmie. Dobra, widzę, że mamy elegancki boklerski dublet. Szczerze, boklerski strój by się przydał. Strój dworski. A spodnie też są jakieś boklerskie? Tak, także ten zestaw boklerski byśmy może kupili. Jeszcze buty i spodnie. I wydaje mi się, że nie ma maski, także byśmy sobie kupili przy okazji. I możemy się teraz przebrać. Dzięki. Na razie to wszystko. Zawsze do... Także wydaje mi się, że broń będziemy musieli chyba zdjąć. Chociaż kto wie. Dobra, maskę mogę założyć. Widzę, że miałam też jeszcze jedną maskę, ale to mnie raczej nie interesowało w tym momencie. Bardzo ładny ten boklerski dublet. Dobra, i tak możemy, myślę, iść na przyjęcie. No, wyglądamy chyba dobrze. Także podbiegniemy sobie w okolice spotkania z Anną Henriettą i tam zakończymy. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten film, no i w kolejnym będziemy kontynuować wątek główny, zadanie szlachcic z Cintry. Zobaczymy, kto jest tym tajemniczym szlachcicem. I co? Jesteśmy już niedaleko, także myślę, że tutaj 40 kroków od celu. Ja się zapiszę, przemedytuję się te około godzinkę, żebyśmy mieli odnowione eliksiry. I to będzie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Do kolejnego odcinka. Cześć.